I nowy Fifi, poinformuj koleżanki. O, dla tych ludzi całe raison d'être. W szafie. Jako, nagroda jako instytucja oczywiście, więc mi było bardzo miło. Prawdę powiedziawszy, moja pierwsza myśl wiązała się z tym, że pewnie będzie masa formalności do załatwienia. Ale byłem bardzo dumny z tej nominacji, a tym bardziej moja rodzina. Ja podobnie, byłem bardzo zadowolony, bardzo dumny. A niemniej wiedziałem, że muszę to trzymać w tajemnicy, dlatego prawie z nikim tą informacją się nie dzieliłem. My właśnie tak się trochę poznaliśmy koncertowo. My chodziliśmy na koncerty razem wspólnie w Warszawie i poza. Nawet ostatnio graliśmy w Łodzi w miejscu, w którym kiedyś byliśmy na koncercie wspólnie. Zespół Klaksons. Nie śmiej się, to był wtedy dobry zespół. To były nasze new rave'owe czasy. Twoje new rave'owe czasy, ja byłem wtedy raperem. Wosk był takim projektem, który powstał trochę przez przypadek. Od lutego mniej więcej pracowaliśmy nad Marmurem, który miał być naszą pierwszą pełnoprawną płytą studyjną. Nie wiem jak Rumak, ale ja przynajmniej trochę się zmęczyłem przez to, że ona była fabularna i też była bardzo jednolita, miała być jednolita właśnie bardzo, jeśli chodzi o tematykę i również brzmienie. Któregoś wieczoru Rumak mi podesłał podkład, który się bardzo podobał, ale który nie pasował stylistycznie na płytę. No i zacząłem coś pod to pisać i nagle stwierdziliśmy, że kurczę, to jest jedna chyba z fajniejszych piosenek, jakie nam się udało zrobić od lutego. I trochę szkoda, że nie możemy jej wrzucić na płytę. Rumak się przez chwilę kłócił, że pieprzyć stylistykę muzyczną płyty i nie musi wszystko być spójne. Co jest może prawdą, ale tych bitów się zaczęło robić więcej, tych takich niepasujących na Marmur. I tak powstał Wosk. Który miał być taką właśnie odskocznią i tak jak Marmur miał być płytą bardziej jednolitą stylistycznie i wiadomo tekstowo, jako że to album koncepcyjny, to Wosk miał być taką płytą, że tak powiem, z bęgierami. Dokładnie. Troszkę cięższą i jednocześnie wydaje mi się, że tekstowo bardziej biograficzną. Bywają piosenki, które zupełnie przypadkowo łączymy, jeśli chodzi o tekst i muzykę, czyli beat sobie istniał gdzieś i ja się z nim osłuchiwałem miesiącami. Tekst sobie wisiał na Google Drive'ie i Rumak też go znał, ale nigdy nie wpadliśmy na to, żeby je połączyć. I czasami jakimś magicznym zupełnie, łączył się magicznym, zupełnie przypadkiem nagle któryś z nas zauważa, że to by bardzo pasowało. Reguły żadnej nie ma. Może powinna być reguła, ale nie ma. Mieliśmy na Bandcampie płytę. Tam jest taki system, płaci ile chcesz. Wpisaliśmy tam 0 zł, żeby dało się ściągnąć za darmo. Ale ludzie też przesłali te pieniądze. Ludzie chcieli wesprzeć artystę, którego muzyka im się podoba. To nam pozwoliło ten model kontynuować. Mieliśmy sporo dyskusji a propos Marmuru. Co robić z tym, bo czysto teoretycznie moglibyśmy Marmuru zrobić precedens i tej płyty nie oddawać za darmo, bo jest to pierwsza studyjna płyta. Długogrająca płyta studyjna, pierwsza. Ale zdecydowaliśmy, że chyba nie ma to... W sensie nie chcieliśmy się odżegnywać od tego modelu, który promujemy aktywnie i który chcemy... Może przyszłe płyty już nie będą wrzucane za darmo, ale znając... Byłoby głupie trochę. Często gadamy o tym, że trzeba robić za darmo rzeczy do internetu, a później co? Wrzucimy i co? Mówi się, że w obecnych czasach się zarabia z koncertów raczej i z merchandise'u, z koszulek i tak dalej. Którego jeszcze nie mamy. Ale tak. Płyta jest naszym merchandise'em. No. Teraz jak gramy teraz te rzeczy z Marmuru, to najcięższe są te momenty, w których widzę, że tekst jest na przykład jeszcze nie przyswojony. Poza refrenem. Ale nie wiem dlaczego. Nie wiem. Może za trudne teksty piszesz? Ciężko je zapamiętać. Chyba raczej... Nie, czyli chodzi o to, jeśli chodzi o mój komfort na scenie, chyba chodzi o to, że widzę ludzi, którzy nie śpiewają, którzy stoją i patrzą. I to jest takie dziwne. Bo patrzeć się można na dużo różnych rzeczy. Patrzeć się można na coś dziwnego na przykład. Można się gapić i tak dalej. A jeżeli nie ma żadnej reakcji od nich podczas trwania tej piosenki, to być może ja się czuję, jakbym robił coś niezręcznego. Ja się właśnie zacząłem zastanawiać, jak musieli się czuć ci wszyscy muzycy, kiedy to ja byłem widzem. Stałem przez całą
piosenkę z rękoma w kieszeni, tupałem nóżką ewentualnie i klaskałem. To ja ci powiem, jak się czuli, że czuli się, że chcieli cię wyrzucić z tego koncertu. I chcieli ochronie powiedzieć, że ten pan ma stąd zwyść natychmiast. Marmur miał być taki, przynajmniej według mnie, miał być takim nie podziękowaniem, ale miał być trochę dla takich starszych słuchaczy odrobinę. Nie, nie wiekowo, tylko... Każda nasza płyta jest nieco inna i ludzie, którzy zaczęli słuchać Tako po włosku, mogą się czuć zawiedzeni, na przykład, że ta płyta jest mało przebojowa. Tak. A, o tym mówisz, to absolutnie tak. Tylko, że też właśnie po to ten włosk był wydany. Obaj jesteśmy fanami hip-hopu i się z niego wywodzimy, jeśli chodzi o inspiracje muzyczne. I też oczywiście nigdy to nie była wyłączna inspiracja, bo nie sądzę, żeby... Nie jest zdrowe się inspirować tego jednym gatunkiem i siedzieć tylko w jednym gatunku. Natomiast to był zawsze mój plan na życie, ten rap. O czym opowiadasz też w piosence Żywot? O czym opowiadam również w piosence Żywot. Także jeżeli ktoś chce poznać więcej szczegółów, to zapraszam.